Dzień dobry. Dzisiaj w ramach papiernikowej warsztatowni chciałam pokazać parę pomysłów, które można wykorzystać na świąteczne ozdoby. Będą to boksy, które można gotowe też kupić, potem je sklejamy i ozdabiamy na kartki świąteczne z życzeniami. Będziemy robić ozdobny wieniec świąteczny, a także dekupażowe pompki. Zapraszamy do odcinka pierwszego. Dzisiaj będziemy wykonywać kartkę. Tu mamy już sklejone pudełeczko. Odkładamy je na bok. I teraz wycinamy fragment papieru. Nasza kartka jest mniejsza, więc papier będzie mniejszy. Możemy sobie wybrać. Papiery można kupić w sklepie papierniczym albo w sklepach do scrapbookingu. Są to specjalne takie kolekcje, tak jak tutaj widać, zimowe, do których nie trzeba dużo już elementów. Przecinamy sobie ten papier do takiej wielkości, jaką potrzebujemy. Możemy wybrać fragment. Przecinamy na biletynie. Te skrawki papieru zostawiamy, ponieważ mogą się nam przydać do innych propozycji i kartek. Tak wygląda wstępnie nasza kartka, więc przyklejamy. Przybierzemy też z innych elementów tekturek, co ewentualnie by mogło nam pasować. Ja odkładam glutynę. Odkładam papiery. Tak, żeby zrobić miejsce na przygotowanie kartki. Przyklejamy klejem. Staramy się to umieścić równo. Teraz wybieramy sobie gwiazdkę. Możemy sobie wybrać jeszcze jedną taką gwiazdkę. Smarujemy klejem. Rozmieszczamy. Został nam tylko napis. Szukamy, czy w naszych kreatywnych plakach są napisy. Jeżeli chcemy, możemy wybrać wstążkę z napisem albo dołożyć napis, przecinając go do wielkości, która jest dla nas potrzebna. Napis możemy zrobić na podwyższeniu, żeby tworzyło taką formę 3D. Podklejamy klejem. Nie musimy kleić na całej powierzchni, wystarczy na brzegach. Przyklejamy jeszcze jedną. Ja sobie tutaj jeszcze wykorzystam fragment kory. Który też przyklejamy kleju. Może być też klej na gorąco. Ale sklej na gorąco trudniej dzieciom się przykleja. I nasza kartka nabrała kształtu 3D. Przytrzymujemy na chwilę. Możemy też ozdobić pudełko, to już od nas zależy. Mogą być fragmenty już bardziej takie przestrzenne. Koncertuszka z gałązkami albo z pomarańczkami. Możemy to jeszcze pokolorować farbą. Wszystko zależy od naszej inwencji. Życzymy udanej zabawy.